Ludzie od dawien dawna cenią sobie swoją prywatność. Nasze babcie na oknach zakładały najpierw firany, potem ciężkie zasłony, które łapały kurz, brzydko to wyglądało. Później wymyślono żaluzje czy piękne rolety rzymskie. Ale co z tego, skoro i żaluzje, i takie rolety od czasu do czasu trzeba odkurzyć, a nawet wyprać. Czy zatem w XXI wieku jest jakiś bardziej gadżeciarski, technologiczny sposób, żeby bronić swoją prywatność we własnym domu? Typowy obrazek z polskiego podwórka, blok przy bloku, okno przy oknie. Kiedy robi się ciemno, widzę praktycznie wszystko, co dzieje się u sąsiadów, bo na przykład nie mają rolet czy żaluzji. Ja też nie mam żaluzji, ale potrafię zadbać o swoją prywatność. Już nic nie widać. Chodzę po mieszkaniu wieczorem, czuję się swobodnie. Mogę nawet chodzić nago. Nikt tego nie zobaczy. Na tych oknach naklejona jest specjalna folia, w zasadzie dwie warstwy specjalnej folii. Pomiędzy tą folią znajdują się ciekłe kryształy, które potrzebują od czasu do czasu małego kopa, czyli zasilania elektrycznego. Jeżeli podamy tej folii prąd, tak, wyobraźcie sobie, że pod tymi listwami tutaj maskującymi znajdują się przewody, które idą do gniazda prądowego. Co się dzieje? Włączamy prąd. Kryształy jak żołnierze stają na baczność, ustawiają się w jednym szeregu, widać wszystko. Kiedy damy im spocznij, czyli wyłączymy prąd, rozłażą się gdzie chcą, leżą gdzie chcą, jak chcą i co się wtedy dzieje? Robi nam się mleko. Taka folia nie tylko zasłania widok naszym sąsiadom, ale także, zwłaszcza latem, zatrzymuje szkodliwe promieniowanie UV i IR. Niestety, jak prawie każdy gadżet, nie jest pozbawiona wad. Kiedy spojrzymy przez nasze okna pod pewnym kątem, wyraźnie widać, że ta folia nie jest stuprocentowo przeźroczysta. Dokładnie ta wersja tej folii ma przeźroczystość na poziomie 75%. Kiedy patrzymy na wprost. Pod pewnym kątem ta widzialność jest niestety trochę niższa. Kolejna rzecz. Akurat szyby w tych oknach są pokryte specjalną powłoką antyrefleksyjną. Co to daje? Kiedy nakleimy taką folię, okazuje się, że mamy taki delikatny niebieskawy odcień. Niektórych to może denerwować, innych nie. Ale jeżeli zainstalujecie sobie taką folię w biurze, macie na przykład szklaną ścianę, przyklejacie folię i możecie wykorzystać ją jako ekran do projektora. I to mi się podoba. Tak wygląda sterownik i zasilacz do naszej folii. U góry znajdują się dwa przyciski, którymi możemy włączać i wyłączać naszą folię. Ale jak przystało na gadżet XXI wieku, ten zasilacz w środku ma Wi-Fi. Do czego? Do tego, żeby stworzyć sieć Wi-Fi w naszym domu, podłączyć się do niej z naszego telefonu, ściągnąć specjalną aplikację Zonte i bezprzewodowo włączać i wyłączać naszą folię. Mało tego, ta folia jest także kompatybilna z systemami inteligentnego domu. Dzięki temu możemy sobie tworzyć różnego rodzaju sceny, zaprogramować w taki sposób folię, żeby o określonej godzinie i porze dnia sama albo się włączała, albo wyłączała. Z pewnością taka folia na sąsiadach, którzy nas od czasu do czasu odwiedzają, zrobi duże wrażenie. Zaczną się pytania, jak to działa, ale przede wszystkim, ile to kosztuje. No właśnie, w mieszkaniu proponuję Wam zejść trochę z kosztów i zainstalować, przykleić na szybach paski takiej folii. To nie musi być całe okno zaklejone taką folią, bo to podnosi nam koszty. Same paski już skutecznie osłonią nas przed wścibskimi sąsiadami. W pracy, w biurze można oklejać całe szklane ściany, odgrodzić się od innych współpracowników, a zwłaszcza od szefa. Za 3 takie okna, w sumie nieduże, musiałem zapłacić prawie tyle, co za rolety rzymskie. A więc te koszty są bardzo zbliżone do siebie. Przy czym z tymi foliami nic nie trzeba robić. Myje się je normalnie jak tradycyjne okna, a rolety, jak już mówiłem, trzeba od czasu do czasu odkurzyć czy wyprać. A więc mamy oszczędność pieniędzy, ale przede wszystkim czasu.
czas. Tym razem na tapetę wziąłem jedne z najdroższych i najbardziej zaawansowanych technologicznie sprzętów, czyli Parrot Zig 2. Czy ten sprzęt, telefon, który budzi skrajnie sprzeczne emocje, telefon, który jest koszmarnie drogi, czyli iPhone 6.